Ten totem tutaj, który pokazuję, który powstawał właśnie na początku naszego muzeum. Nasz przyjaciel już świętej pamięci Zygmunt Konarski jest autorem tego totemu. Dostarczyliśmy mu zdjęcia, opisy, ponieważ wcześniej byłem z naszym ojcem w Kanadzie Zachodniej, w Kolumbii Brytyjskiej, tam gdzie takie totemy Indianie, na przykład Indianie Kwakiutl, rzeźbią w drewnie i te totemy są czymś w rodzaju talizmanów chroniących dane rody indiańskie. Bardzo pamiętam mocno właśnie ten początek, bo to, ten totem był w kuchni rzeźbiony w betonie. Wszyscy się pochylali nad tym, wszyscy doradzali, zastanawiali się, jak to będzie wyglądało, kiedy on stanie. No i stoi te 45 lat z nami. Zygmunta już niestety z nami nie ma, ale jest w naszej pamięci serdecznej, w naszych sercach, właśnie między innymi poprzez takie rzeźby, które on po sobie tu zostawił. Sądzę, że bez Zygmunta Konarskiego byłoby znacznie trudniej nam rozpocząć to muzeum. Zygmunt, nasz wielki przyjaciel, wyrzeźbił Moaja, czyli figurę z Wyspy Wielkanocnej. Prawdziwe Moaje na wyspie były rzeźbione w tufie wulkanicznym. Oczywiście myśmy tego materiału nie mieli, więc Zygmunt wykonał żelazną konstrukcję, taki metalowy szkielet, to ważyło chyba z pół tony, to wszystko tu leżało na ziemi. No i chciał potem ustawić to w pionie i pokryć zaprawą tynkowo-betonową imitującą właśnie ten tuf. No ale jak to wszystko ustawić, bo to takie ciężkie. Na szczęście uratował nas pluton piechoty, który odwiedził muzeum. Żołnierze ochoczo chwycili za zespawane pręty i na sygnał Zygmunta unieśli konstrukcję, jakby to było jakieś piórko. No i wówczas nagle cisza, konsternacja i po chwili wybuch śmiechu churalnego. Okazało się, że dłonie 50 chłopa przykleiły się do żelaza, bo zapobiegliwy Zygmunt wysmarował konstrukcję piekielnie lepkim smarem antykorozyjnym. No i tak figura stanęła. Zapraszam teraz do kolejnej figury, którą wyrzeźbił u nas w Ogrodzie Tolerancji i Kultur Zygmunt. Oto ostatnie dzieło, kalendarz Azteków, wyrzeźbione dzieło przez Zygmunta Konarskiego. Wspaniałe dzieło Azteków, którzy to stworzyli, to właściwie dla nich była księga kosmogonii, czyli można powiedzieć księga dziejów świata. Oni przewidywali i twierdzili, że istniały poprzednie światy, cztery poprzednie światy, to wszystko jest tutaj przedstawione i te światy poprzednie uległy katastrofie. Poprzez ogień, nawałnicę, powódź, jakaś rozżarzona lawa i żyjemy w piątym świecie, ale ten piąty świat według Azteków też jest zagrożony i tutaj ten piąty świat jest reprezentowany przez Boga Słońca, ale wokół Boga Słońca jest taki symbol Olin, czyli symbol reprezentujący trzęsienie ziemi. I Aztekowie przewidywali, że piąty świat, nasz świat, zginie wskutek trzęsienia ziemi. Można powiedzieć, że jakby własny koniec też przewidzieli, bo przecież przybycie Korteza i Hiszpanów, no to było straszliwe trzęsienie ziemi i zniszczenie ich świata. Dzisiejsza nauka właściwie potwierdza też, że świat przeżył 5 takich masowych wymierań. Jedną z głównych przyczyn tych wymierań to były potężne wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, a więc to, co też niszczyło te światy Azteków. To jest ostatnia rzeźba Zygmunta, wspaniałego człowieka, któremu tak wiele zawdzięczamy. Zygmunt odszedł od nas kilkanaście lat temu. Mamy go we wdzięcznej pamięci. Bardzo nam go brak, bo rzeczywiście to był wspaniały człowiek.